Rozwój nowych technologii sprawił, że służby mundurowe mają dostęp do coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań, które mogą wspierać je w pełnieniu ich obowiązków. Takie wsparcie mogą otrzymywać również z powietrza. W dzisiejszych czasach one mają mnóstwo zastosowań i liczba tych zastosowań rośnie. Na pewno można powiedzieć, że można je wykorzystywać i w wojsko, i do zastosowań cywilnych. Wojsko to najłatwiejsza odpowiedź, bo przydadzą się prawie wszystkim rodzajom wojsk, przy prawie każdym typie działań wojskowych. A co do zastosowań w świecie cywilnym, to tutaj możliwości jest naprawdę bardzo wiele. Oczywiście można stosować je do celów bezpieczeństwa, trochę zbliżonych do wojskowych. Tu możemy mówić o policji, tu możemy mówić o służbach cywilnych, wywiadowczych. Załogowe statki powietrzne to generalnie przyszłościowa dziedzina lotnictwa. Moim zdaniem w przyszłości możemy się spodziewać tego, że bezzałogowce wyprą załogowe samoloty z użycia. Nasze maszyny właśnie, które mogą latać bardzo długi czas i pokonywać bardzo długie dystanse w trakcie jednego lotu. Mówimy tutaj o długotrwałości lotu rzędu 20 godzin i zasięgu takiego samolotu poniżej 25 kg masy, nawet 1800 km. Choć w ocenie rozwiązań bezzałogowych często nacisk kładziony jest na parametry konstrukcji samej platformy latającej, o jego poziomie technologicznym, skuteczności i łatwości użytkowania w ogromnym stopniu decyduje jakość oprogramowania wykorzystywanego do sterowania pracą platform. Naziemna stacja kontroli AGCS jest autorski produkt ASECO. Jest to produkt software'owy, który może być zastosowany zarówno do bezzałogowych statków powietrznych, czyli bezpilotowców, urządzeń latających, jak również nie ma przeciwwskazań, aby to oprogramowanie mogło sterować pojazdami bezzałogowymi, pływającymi bądź jeżdżącymi. Produkt jest w pełni skalowalny, można go wykorzystywać dla klas małych, czyli statków powietrznych o masie startowej około 5-10 kg, jak również bez potrzeby modyfikacji kodu źródłowego i instalacji oprogramowania na innym sprzęcie możemy użyć tego produktu do sterowania dużo większymi klasami statków powietrznych, takich jak taktyczne bądź większe. Rozwiązanie AGCS jest naszym autorskim pomysłem. Składa się tak naprawdę z kilku elementów. Podstawowym elementem jest system zarządzania lotem platform bezzałogowych. Do tego dochodzi element związany z symulacją, niezbędny do prowadzenia szkoleń operatorów platform bezzałogowych. Ostatnim elementem rozwiązania jest system odbierania i analizy danych pozyskanych z różnego rodzaju sensorów. Co jest najważniejsze w naszym rozwiązaniu, to, że jest to rozwiązanie, które jest w stanie współpracować z wieloma platformami różnych producentów, co między innymi testujemy obecnie w, można powiedzieć, warunkach polowych. Ponadto, co jest również istotne, obsługujemy standardy, między innymi standard natowski związany z wymianą informacji pomiędzy platformą bezzałogową a stacją kontroli, jak również standardy cywilne. Nasza stacja kontroli samolotów bezzałogowych jest oparta na architekturze STANA 4586, czyli tak naprawdę jest to architektura wypracowana przez kraje członkowskie Traktatu Północnoatlantyckiego, mająca na celu tak naprawdę uzależnienie oprogramowania od technologii tej lotniczej, technologii samolotu. Technologii związanej z platformami. Jednym z najmocniejszych atutów oprogramowania jest zaawansowany moduł symulacyjny. Symulator pozwala na przeprowadzenie podstawowego szkolenia lotniczego w warunkach symulowanych, bez obaw o utratę platformy bądź oczekiwanie na odpowiednie warunki pogodowe. Pozostałe elementy rozwiązania to rozbudowany silnik symulacji lotu i warunków pogodowych oraz autopilot bądź programowy moduł reprezentujący logikę automatycznego systemu sterowania. ASECO oferuje produkt w Polsce, ale systemy bezzałogowe oparte o AGCS cieszą się również zainteresowaniem za granicą. We know ASECO in Nigeria. I've worked with ASECO now for the last 6 months or thereabouts. And they've proven to be a dynamic company, very flexible, and most importantly willing. Willing to work with us
in Nigeria. And that's why I've come over to Poland myself to actually have a look at the UAV. So we're very happy with this. Asseco posiada bogate doświadczenie w sektorze obronnym. Od ponad 10 lat dostarczamy rozwiązania głównie dla takich klientów jak NATO, jak agencje Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem. I tak naprawdę główna część naszej działalności jako departamentu w ramach Asseco Poland jest realizacja projektów właśnie związanych z tworzeniem systemów wsparcia dowodzenia, systemów analizy danych obrazowych pozyskiwanych z różnego rodzaju platform.